jest, tak przebiegam tylko. No a co do tego właśnie, tego deprawacji przed szkołą w Krakowie, no ciekawe. Kraków Jana Pawła II. Zobaczcie, no ciekawy jestem, ten prezydent miasta, tyle lat jest, co zrobił z miastem razem ze swoimi rządzącymi. Centrum Krakowa, przepiękne centrum, zwiedza cały świat, a tam dom publiczny na domu publicznym. Tak zrobili. Centrum Krakowa, nawet jeżeli, no to czy nie powinno być w ogóle takich rzeczy, a tu jeszcze taką wizytówkę robią w mieście Jana Pawła II. No, a teraz słyszę, jak opowiadali, żeby na to Światowe Dni Młodzieży wyjechać z Krakowa, powiedziecie. Tak mówili komuniści dawniej. Nie przyjeżdżać, bo papież, bo będą się deptać i tak dalej, bo niebezpiecznie. A Woodstock jest bezpieczny, prawda? No, tam i prezydent pojechał na to i trzeba rozumieć, używać rozumu, patrzeć, co z czego wynika, nie tak jak prawda, jak gęsi. Jedna zagęgała, inne biegną. My katolicy i właśnie rodzina Radia Maryja, jeszcze innym powiedzieć. Kochani, dlaczego to mówię? Powiedzieć innym, być apostolsko nastawionym. Dziękujemy za to. Bóg zapłać też za pomoc dla Radio Maria. O, tutaj mam. Bóg zapłać, szczęść Boże, szczęść Panie Boże na budowę kościoła. Gorzyce, poczta, Sokolniki. Sokolnik, ofiarodawcy, właśnie na budowę kościoła. Dalej budujemy, proszę Państwa, i prosimy o pomoc. Kułaga Eugenia, kułaga Aleksandra. To nie mogę odczytać, Szeproch, Janina chyba, Rynduch, Aleksandra, Mota, Zofia, Lis, Aniela. Bóg zapłać na radio, Maryja z Turku, Turek, ale Polacy, tak, nie Turki. Dziękujemy, z biuro Radia Maryja, przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, też pozdrawiam. I tak ofiarodawcy, Stanisława Kulesza, Wanda Wietrzyk, Maria Filas, Krystyna Janiak, Domicella, Deszcz, Maria Kozłowska, Elżbieta Sament. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, wyjeżdżamy na Jasną Górę i spieszmy się. Bardzo spieszmy się, nie odkładajmy na potem. Już jest 16, a pielgrzymka jest 9-10. Zapraszamy wszystkich. Powiedzcie trochę do apostolskiego ducha. Idźcie do księdza proboszcza, ogłoście w różnych miejscach. Spróbuj swoich sił do organizacji, a nie tak ma mały, że taki chodzi, teraz za przeproszeniem. Zrobić coś, ruszyć się, jesteś nawet na emeryturze, czy coś, to tym bardziej robić, masz czas. A jeżeli jesteś bardzo zajęty, jeszcze lepiej zorganizować czas. I jedziemy na Jasną Górę, gdzie chrzest, tam nadzieja, takie hasło. Modlimy się szczególnie za ojczyznę. Akurat w czasie, jakim jedziemy? 1050 lat chrztu. Co robić, żeby wszyscy Polacy byli ludźmi wierzącymi? Modlimy się o silną wiarę w Polsce dla wszystkich. Za dzieci, za wnuki, za wszystkich, za sąsiadów. Żeby wszyscy byli zbawieni, żeby nikt nie poszedł przecież na wieczne potępienie. Kochani, a więc jest chrzest, tam nadzieja, 1050 lat chrztu, rok miłosierdzia. Papież przyjeżdża, Światowe Dni Młodzieży, 25 lat Radia Maryja. No i taka sytuacja w Polsce, zobaczcie, i ze wszystkich stron. Nie jest takie pewne. Niebezpieczeństwa z różnych stron, nie uciekajmy od tego, trzeba się modlić za Polskę. Proszę Państwa, i już za chwileczkę mogę pomóc, a teraz wszystkim ofiarodawcom. Tango Francesco, Siewcy Letnicy śpiewają. Może widzicie Państwo. 50 zł. Mamy olbrzymie sieci, mamy Eurocash, który kontroluje dużą sieć franczyzową i to jest problem podstawowy. A cała reszta to już jest, wynika z tego, co z tego błędu, który był zrobiony. Panie prezesie, no ale powiedzmy, ja jestem dostawcą, a pan ową siecią. I jeżeli ja się na pana poskarżę, to być może pan zapłaci karę, bo pan chce ode mnie. Bo pan mówi tak, ty mi dostarczasz towar, ale umowę mogę ci wypowiedzieć jednostronnie w dowolnym momencie. Musisz mi zapłacić za umiejscowienie swojego produktu na półce i jeszcze ja cię włożę do gazetki reklamowej, ale ty mi za to zapłać. Wejście do gazetki reklamowej jest okazją do zwiększenia sprzedaży.
Naprawdę nie wierzyłem w to, ale umiejscowienie w gazetce powoduje wzrost sprzedaży tego produktu. Więc jest to sytuacja win-win. Czyli nie działa to na moją niekorzyść, tak? Nie, zdecydowanie nie. Ja panu zapłacę, ale odrobię sobie to w sprzedaży. Tak, współpraca z sieciami handlowymi przynosi nam jako firmom dostawczym, teraz mówię, zakładam kapelusz dostawcy, większą marżę zysku niż sprzedaż w handlu tradycyjnym, gdzie nie ma tych wszystkich opłat, gdzie nie ma gazetek, gdzie nie ma opłaty pułkowej. Ale za to jest koszt dystrybucji własny, sieć, koszt marketingu i koszt przedstawicieli handlowych. Znaczy, to jest taka próba dekretowania dobrobytu. Rząd będzie dekretował płacę minimalną, rząd będzie dekretował, w jakich zasadach będziemy współpracować między sobą, między handlowcami z odbiorcami. Rząd prawdopodobnie będzie szukał następnych obszarów, w których będzie wykazywał się roli dobrego wujka. Czy to przeniesie się na jakieś pozytywy? Moim zdaniem będzie miał negatywny skutek dla szczególnie małych dostawców. A co z klientami? To poza klientem wszystko się odbywa? No, klient akurat na tym korzysta. Klient na tym korzysta, ponieważ sieci handlowe wykorzystują swoją pozycję handlową właśnie do uzyskiwania dobrych cen. W związku z czym polskie ceny w handlu są bardzo niskie w porównaniu do naszych sąsiadów. Ceny w handlu spadają. Mamy deflację na poziomie, znaczy cenowo na poziomie tam blisko 3% rok do roku. Także klient na tym korzysta. Klient jest, jak wiadomo, najważniejszy i tutaj zastrzeżenie przypomnę, to była opinia pana prezesa Wojtkowskiego, który jak sam mówi, jest współwłaścicielem sieci handlowej i współwłaścicielem, czy właścicielem... Kilkunastu firm, które dostarczają do sieci handlowych, także... Dobrze. Więcej szczegółów państwo dzisiaj mogą przeczytać na ekonomicznych stronach Rzeczypospolitej. A co dziwi panią doktor Majkowską? Właściwie skończymy na pani zdziwieniu. Mnie to dziwi akurat w kontekście ostatniej wypowiedzi, że Polacy zdecydowanie tak jakoś bardzo zwracają uwagę na ten element cenowy w kontekście sieci handlowych. Tymczasem nie bliska jest taka postawa, że nawet jeżeli tam ten grosz czy dwa płacę więcej, oczywiście mówimy o niewielkich różnicach, to kupuję w bardzo bliskim, lokalnym, małym sklepiku. Dlaczego to jest moim zdaniem ważne? Może nie mają pieniędzy Polacy, więc szukają cen. Ale ja mówię o malutkich różnicach cenowych, nie o jakichś radykalnych i mówię o takich zakupach pierwszej potrzeby. Wydaje mi się, że poza tym, że chcemy coś jeść i pić, to jeszcze warto też zwrócić uwagę na to, że w sumie warto popierać przez to, gdzie kupujemy, w tym najbliższym naszym otoczeniu, tych ludzi, którzy są przedsiębiorczy i prowadzą maluteńkie może sklepiki, biznesiki swoje, ale to daje po pierwsze im żyć, po drugie nam jest bliżej, no a po trzecie generalnie rzecz biorąc, w naszym interesie jako konsumentów jest to, żeby tych dużo różnych rodzajów małych sklepów było trochę, ale nie żeby one wszystkie padły i przeniosły się generalnie tylko i wyłącznie ten nasz handel przeniósł się do dużych sklepów. Panie doktor, tylko że większość tych małych sklepów jest częścią sieci. Być może, ale ja może są jeszcze jakieś pojedyncze, które osiedla widzę, że to cały czas rodzinny biznes na przykład. Bankrutują te małe sklepiki, zamykają się, jest bardzo duża rotacja. Ludzie próbują coś robić, nie wychodzi im, bo nie ma odbioru, bo polski konsument nie kupuje. Co jest łatwiej obstawić? Wynik meczu czy wynik referendum? No, chyba jednak wynik meczu. To ile będzie? No, myślę, że może remis. Bo w kanale drugim Telewizji Polskiej na pewno wygramy, bo tam Krzyżacy dzisiaj. No. Tak. Pan profesor? 2-1 dla Polski oczywiście. No jak wszyscy, to wszyscy. Pan prezes Wojtkowski? Nie będzie Brexitu. Bardzo panu dziękuję. Pan Ryszard Wojtkowski, prezes Resource Partners, bardzo dziękuję. Pani dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i szefowa Ośrodka Analitycznego Think Tank, bardzo dziękuję. I pan profesor Dominik Gajewski, Szkoła Główna Handlowa, a w Szkole Głównej Handlowej dyrektor Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To był magazyn EKG. Wydawcą audycji był Tomasz Kopka, bardzo dziękuję. Realizował audycję Adam Maciejewski, także bardzo dziękuję. Teraz będą informacje. Po informacjach audycja Owczarek i Cezary Łosicz. Maciej Głowewski, do usłyszenia. EKG. Pamiętaj, Selgroska Rzędkery, przemyślane zakupy. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenie aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel przeciwko nadmiernej potliwości stóp i dłoni. Dostępny w aptekach.
Teraz w Kauflandzie woda Ustronianka 1,5 litra 95 groszy. Jedynie 95 groszy. Kawa Nescafe Classic 200 gramów 11,99. Tylko 11,99. Zrób w czwartek zakupy za 100 zł lub więcej i odbierz flagę. Kibicujemy naszej drużynie. Więcej na kaufland.pl. Radio Złote Przeboje. Muzyka na każdy dzień. O, na koniec roku ja mówię, no zapłacił pan tą składkę zdrowotną, tak? No nie uzyskał pan tego podatku albo nie zapłacił pan tak wysokiego podatku jak te składki 270 razy na przykład 10 miesięcy pana działalności. To w tym momencie ja tą składkę zdrowotną odliczam w picie jego z innego tytułu dochodów. I o tym mało kto wie. Czyli to jest potencjalna korzyść po prostu. Tak, czyli jakby została zniwelowana jego strata w tym, że mu ta aktywność nie wyszła, tak? I ten koszt składki zdrowotnej został jakby zniwelowany. Dobrze, bardzo dziękuję. Maja Rezanko-Zielińska, doradca podatkowy, członek zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, był moim i Państwa gościem. Magazyn ekonomiczny przygotował Mateusz Luft. Ja się nazywam Jakub Kaprzewski i do usłyszenia we wtorek. Dziś czwartek, 16 dzień czerwca. Witamy i zapraszamy na wiadomości RDC. Karolina Wasilewska i Filip Gąsior. Ludowcy i związkowcy zadowoleni z propozycji rządu, ale chcą więcej. Chodzi o projekty o minimalnej stawce godzinowej i opłacy minimalnej. Potem akcja CBA w siedzibie PZU. Agenci sprawdzają dokumenty z przetargów informatycznych. Powiemy też o tym, jak mecz Polska-Niemcy zapowiadają francuscy komentatorzy. A w wiadomościach kulturalnych transfer artystyczny. Znany aktor przenosi się z Wrocławia do Warszawy. Za chwilę szczegóły. Dobra. Minimalna stawka powinna wynosić 4. Taka choroba, że wiesz, akurat... W Kośniak-Kamysz. W ten sposób szef ludowców komentuje projekt rządu wprowadzający minimalną stawkę godzinową dla osób pracujących w oparciu o umowy zlecenia i świadczących usługi, w tym samozatrudnionych. Wyższa stawka będzie zachęcać do zatrudniania na umowę o pracę, tłumaczy Kośniak-Kamysz. Uważam, że jest potrzebna ta ustawa o minimalnej godzinowej stawce. Ta stawka musi być większa nawet niż minimalne wynagrodzenie to na umowę o pracę, żeby zachęcać do umowy o pracę. Powinno być według naszych wyliczeń przynajmniej 14. W podobnym tonie, ale o płacy minimalnej mówił na naszej antenie Jan Gus. Rząd zapowiedział, że od przyszłego roku będzie ona wynosić 2000 zł. Zdaniem szefa OPZZ-u tu powinna być wyższa o 150 zł. Co prawda różne dokumenty europejskie mówią, że powinno to być wyżej, ale na naszym poziomie rozwoju powinniśmy to jak najszybciej osiągnąć, albowiem ceny się zrównały, natomiast płace nie. Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce to 1850 zł. Agenci CBA w siedzibie największego polskiego ubezpieczyciela. Akcja Centralnego Biura Śledczego w PZU ma związek z przetargami informatycznymi, na których spółka i Skarb Państwa mogły stracić około 200 milionów złotych. W tej chwili trwa przekazywanie dokumentów. Wejście CBA do PZU to skutek ostatniego audytu, które we wszystkich spółkach przeprowadziły nowe władze Ministerstwa Skarbu. W Petersburgu w Rosji rozpoczyna się forum ekonomiczne. Polska będzie reprezentował wiceminister rozwoju Radosław Domagalski-Łabęcki. Jego zdaniem relacje z Rosją są trudne, ale nie oznaczają braku współpracy gospodarczej. Chcemy, żeby polskie firmy mogły zaistnieć na rynku rosyjskim. Pamiętajmy, że nie tylko my się o to staramy. Firmy niemieckie, ale również firmy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej szukają swoich szans wejścia na ten rynek. Wiceminister weźmie dziś udział w debatach i spotkaniach m.in. z wiceministrem rozwoju gospodarczego Rosji. Mecz Polska-Niemcy tematem dnia. Stawką tego spotkania może być awans do kolejnej fazy rozgrywek. Po zwycięstwie nad Irlandią Północną apetyt na zwycięstwo mają wszyscy. Grzegorz Lato nie jest wyjątkiem. Chciałbym w końcu, żeby przejęli oni tą pałeczkę, żeby zrobili sukces, żeby przynajmniej jakiś medal przywieźli. A może będziemy mieli złotą drużynę Adama Nawałki. Mówił król strzelców z Mistrzostw Świata z 1974 roku. A teraz komentarze paryskich komentatorów o meczu Polska-Niemcy, które zebrał Marek Brzeziński. Dla francuskich komentatorów zwycięstwo biało-czerwonych w spotkaniu z Irlandią Północną było, jak to ujmowali, logiczną
konsekwencją przewagi technicznej i taktycznej naszego zespołu. Teraz jednak zdecydowanie więcej szans dają Niemcom. Nad Sekwaną pamiętają o historycznym zwycięstwie Polaków nad Mannschaftem w eliminacjach, ale tu jednak stawia się na mistrzów świata. Według francuskich komentatorów silna polska drużyna może zająć drugie miejsce w grupie i z niego awansować do kolejnej fazy finałów. Wiele pisze się o Robercie Lewandowskim, który zdaniem tutejszych ekspertów jest piątce gwiazd Europy. Zainteresowanie towarzyszy związanym z francuską piłką Kamilowi Grosickiemu i Grzegorzowi Krychowiakowi. Początek spotkania Polska-Niemcy o 21:00. Wcześniej zagrają nasi pozostani grupowi rywale. Irlandia Północna zmierzy się z Ukrainą. Ale ja dopiero jadę z Anglii, Ameryki, Białystok, Mercedesem i nie wiem, czy to dojadę, bo to tu w Warszawie wszystko stoi, nie można przejechać 10 metrów. Na termometrach na Mazowszu, a ociepli się dzisiaj nawet do 25. Rano było pochmurno, w tej chwili słonecznie, później znowu mogą pokazać się chmury. Co więcej, niewykluczone przelotne opady deszczu. Ciśnienie niskie, 993 hektopaskale. Nie ma czegoś takiego. Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Tynkbud 1, oferujący mieszkania na Mokotowie. Wielostockie to nie z tej strony. Karczewiańskie tu od strony zachodniej od Tyr. 4,5 minuty po godzinie 10 to czas na wiadomości kulturalne. Studio, jak zwykle o tej porze, Dagmara Kowalska, dzień dobry. Dzień dobry. Promują polską kulturę ludową nie dla laurów, a z pasji po prostu. Wczoraj dlatego, że ty jesteś strasznie dokuczliwy i w momencie, kiedy ja wchodziłam, stała kierowniczka galerii w drzwiach, ja ją minęłam. Ty dzwonisz, rozdzwaniasz. Już ci tysiąc razy mówiłam, co wernisarze się nie dzwoni. Można oczywiście, ale ty po prostu nie masz tego wyczucia, nie będziesz miał odniesienia. To jest piękne, że następne pokolenie kultywuje ten folklor i że wraca do tych korzeni. Zaczynają to włącz komputer, bo ja chcę tu zobaczyć, doładować na tą moją kartę mobile. I mogę stwierdzić, że płcia młodzieży w zespole dzieci, bo raz doładowywane, to jak to nie wchodzi? To może przez jest świetna metoda. Nie, już nawet wczoraj dawałam kurczaczkowi. Pohonorowano także Marię Kazimierę Sernacką za pisarstwo. Doładuj się później. No to oni po prostu nie chcą tych pieniędzy. Ale ja rozumiem, ale ja chcę, żeby mi zadziałało. Od maleńkości tak było. Ja jak byłam mama, coś mówiłam sama do siebie, ale to wychodziło, że ja tak sobie układałam w myślach wiersze. A odkryła to moja nauczycielka. W drugiej klasie jak byłam, ja zbierałam przez internet też można jakieś karty. To jest numer. A ona miała ulubek i ona to pisała, co ja mówiłam. No to ja biorę tą kartę i ten numer i zobaczę. Śpiewaczka kurpiowska Zofia Haramut, artystka kurpiowska Maria Chrostek, rzeźbiarz Stanisław Kwaśny, a honorowe wyróżnienie otrzymało Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Bartosz Porczyk porzuca Teatr Polski we Wrocławiu i przenosi się do Warszawy. Zadarowy Gustaw Konrad będzie jeszcze współpracował z Najstarszym Sejmem we Wrocławiu, ale już jako wolny strzelec. I to się będzie działo od września, czyli od nowego sezonu. Porczyk spędził we Wrocławiu 10 lat, mimo że ma tylko 36 lat. Otrzymał już wiele prestiżowych nagród teatralnych oraz brązowy medal Gloria Artis za zasługi dla kultury. Z nieoficjalnych wiadomości wynika, że jeden z najbardziej wyrazistych aktorów młodego pokolenia trafi do zespołu Warszawskiego Teatru Powszechnego. Jeśli plotki się potwierdzą, to będzie to zdecydowanie transfer roku, choć związany z ogłoszonym ostatnio konkursem na stanowisko dyrektora sceny wrocławskiej. Odejście aktora potwierdził obecny dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu, Krzysztof Mieszkowski. Ale tak sobie myślę, że nie ma tego złego. Uzdolniony aktor będzie częściej pojawiał się na warszawskich scenach. W minionym sezonie można go było zobaczyć w dwóch spektaklach Teatru Powszechnego, m.in. w Lili w Wenecie. Kto nas odwiedzi? Pytają twórcy najnowszego spektaklu pod tym tytułem. Z premiera reżyserowanego przez Cezarego Tomaszewskiego dzieła dziś w Och Teatrze na deskach Ochu Jadwiga Jankowska-Cieślak oraz Jan Peszek. Jak zdrowie, szanowny pan? Dziękuję bardzo, czuję się dobrze. To miłe, że przyjął pan zaproszenie do tej śmierci Eryka. Szanowni, minął rok. To prawda, Lili, ale dla pani czas się zatrzymał. Wygląda pani zupełnie w czasie pogrzebu, albo jeszcze. Jesteśmy w Szkocji, w Starym Zamku. Para samotnych ludzi, Milady i jej kamerdyner.
co roku na Sylwestra odgrywa rodzaj rytuału. Kolację sylwestrową, która wydarzyła się 8 lat temu i ze specyficznych powodów warto ją powtarzać. Problem jest taki, że większość gości, która wtedy uczestniczyła w tej imprezie, nie żyje. W związku z tym kamerdyner musi odegrać wszystkich nieżyjących, żeby rzeczywiście ten rytuał się dopełnił. To coroczne powtarzanie tego rytuału jest po to wykonywane, żeby nie do końca samą siebie przekonać, że tak było w istocie. Na pewno Milady ma pewne oczekiwania, którym kamerdyner usiłuje sprostać. I to o co najmniej 8 lat, ponieważ nie dość jasne jest to, co naprawdę wcześniej łączyło, to znaczy przed śmiercią jej męża, lorda Eryka. Już ja wiem najlepiej, ile tlen może wypić. I wiara nie ma tutaj nic do rzeczy. Skoro pani nalega, to oczekuję. Jeden mały leczek nie zaszkodzi. Ostatnio ten duet Jankowska-Cieślak-Peszek można było oglądać w Teatrze Ateneum w sztuce Błogie Dni. Nowa sztuka, którą zobaczymy w Teatrze premierowo dzisiaj, nosi tytuł Kto nas odwiedzi? Nie zmieniają się tylko aktorzy. Ale historia jest już inna. Zapraszam na godzinę 16 na Wiadomości Kulturalne. Reklama. Zagadnę życiu. Warto. Zdemaskowałam profesora. Pani profesorowa zdemaskowała profesora? Tak, tak. Ja się nie poczuwam. To znaczy nie czuję się zdemaskowany. Takie nastawienia, aby kogoś demaskować. Prawdy, bo... Cała prawda, przecież to książka napisana przez poważną autorkę. Tak, poważną autorkę. I na podstawie własnego doświadczenia z pierwszej ręki i napisana przez osobę obdarzoną wyjątkowo wnikliwym zmysłem obserwatora, co zresztą powoduje, że ta książka jest tak interesująca, a momentami tak zabawna, jak w ustępie, który pan tutaj zacytował. Rozumiem, że tego ustępu nie należy czytać jako po prostu jeden do jednego. To chyba pewna obserwacja, pewnie trochę z przymrużeniem oka, z jakim dystansem, aczkolwiek... Jest w tym ziarno prawdy. Jest w tym ziarno prawdy. Dwa ziarenka znalazłem. Pozostawimy czytelnikom zdecydowanie, na ile serio potraktują informacje, które są tam tutaj zawarte. Zostały zawarte. No, ja myślę, że ja nie sprawiam wrażenia osoby... która jest dobrym obserwatorem. Raczej korzystam z faktu i kryję się za fasadą i zarozumiałej miny, która pozwala mi dostrzegać różne rzeczy, kiedy wszyscy sądzą, że jestem skoncentrowana na sobie. To ma swoje plusy. No właśnie, część tych plusów zawarta jest w tej książce. Ale swoją drogą to jest fascynujące, bo jeżeli ktoś, nie wiem, mówi, że pracuje w banku, no to mówimy sobie, okej, no nikt go nie pyta, a co robisz, jak wyjdziesz z banku, tak? Co tam, czy chodzisz do kina, tylko raczej interesuje nas, jeżeli nas interesuje ta praca, no to co się dzieje jakby w godzinach pracy. Tak jak pani zaznaczyła, archeolodzy są w specyficznej sytuacji, bo trochę jak gdyby przenoszą się ze swoim życiem do innej części świata i trochę nas też ciekawi, co w ogóle się dzieje przez ten czas, bo oni są trochę jak gdyby wyrwani, odłączeni od tej bazy. I trochę w obcym sobie środowisku, nowe zwyczaje, nowe języki, przynajmniej na początku, tak? Potem też powracają trochę jak tacy krewni, których chwilę nie było i... To jest takie przenoszenie się z jednego świata do drugiego świata, bez jakiegokolwiek odczucia, że się przemieszczamy. Po prostu lądujemy w tej samej rzeczywistości, jakbyśmy otwierali książkę w tym samym miejscu, na tej samej stronie i kontynuujemy lekturę. Natomiast archeologiem jest się jednak przez cały czas, też w takim sensie, że to, co zostanie odkryte, jest tam oczywiście dokumentowane, no i potem przyjeżdżamy tutaj i cały czas nad tym pracujemy. Muszę przyznać, że zabiera to większość czasu. Nie pozwala na chodzenie do kina. No więc właśnie taka praca, która jest pasją, potrafi zatruć życie. Wspomniała pani o osobach, od których często zależy na przykład pozwolenie na badanie.
w różnych miejscach. Także jest jedna osoba, która jest jakimś urzędnikiem, od którego dobrego humoru, czy widzimy się, zależy to, czy w ogóle będzie co robić w tym miejscu. Rozumiem, że kluczową sprawą jest poznanie jak gdyby pięta achillesowej jednej lub wielu tej osoby, tak? Czy co lubi, w jakim języku lubi... Mówił pan o panu Michelu Magdisi, tak. Dyrektorze, eksdyrektorze byłym starożytności syryjskich, jednym z dyrektorów. To znaczy, Michel Magdisi jest człowiekiem niebywale przyjaznym. Natomiast pozycja dyrektora w ogóle na wschodzie ma swoje wymagania towarzyskie i trzeba podkreślić jej wagę i to się odbywa w takich ramach ustalonych przez jeszcze otomańskie urzędy, czyli ktoś jest ważny i wszyscy inni powinni się o tym dowiedzieć. Im szybciej się o tym dowiedzą, tym lepiej dla nich. I takie podtrzymywanie tego statusu ważności jest bardzo też istotne w stosunkach zawodowych. To nie jest nic sztucznego. Ani nic osobistego. Ani nic nie ma w tym w gruncie rzeczy przykrego dla nas. Chociaż potrafi to oczywiście być przykre, ale to myślę, że złośliwy urzędnik w Polsce jest tak samo dotkliwy dla klienteli jak na wschodzie, to nigdzie się nie różni. Natomiast to nie zależy też od jego kaprysów. On może pewne rzeczy nam utrudnić, ale to są zbyt poważne inwestycje, za duże pieniądze, dużo pracy dla ludzi tam, żeby dyrektor mówił nie. Trzeba naprawdę... Bez ważnego powodu. Jakie są ważne powody? Na przykład? No... Wywiezienie głowy na fretetę. Na przykład. No właśnie, przekroczenie zakresu pozwolenia na badania. Na przykład. Powrócimy do książki i do archeologii od kuchni, bo też o kuchni jest ta książka. Po informacjach Radia Tok FM, informacje o godzinie 10.20. Ksenia Kolińska, profesor Rafał Koliński. Rozmawiam o książce Garnek archeologa. Informacje o 10.20, po informacjach wracamy. Owczarek. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku o 12.40. Reklama. Ruszaj w rodzinną podróż pełną komfortu z Citroenem C4 Picasso. Tylko teraz ograniczona liczba samochodów w wyjątkowej ofercie i z pakietem ubezpieczeń w cenie. Sprawdź w najbliższym salonie Citroena lub na citroen.pl. Citroen. Mecz Polska-Niemcy już dziś. Wieczorem na stadionie, od rana w internecie. Pokażmy, że jesteśmy lepsi od kibiców niemieckich. Wieża Eiffla może dziś zabłysnąć na biało-czerwono. Wejdź na gazeta.pl i zobacz, jak możesz pomóc naszym. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Dziś rozmawiamy z lekarzem medycyny estetycznej Maciejem Łukasiewiczem. Panie doktorze, ile kobiet w Polsce ma nadwagę? Aż 42%. Wiele z nich stosuje różne środki, a i tak nie może schudnąć. Jakaś rada? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu. Nieciekawe dzisiaj, proszę Państwa, rzeczy nieciekawe, tylko u nas jest ciekawe. Także tak, mówimy, że na zewnątrz są psy i wilki, ale ja akurat muszę do tego Mareczka jechać tutaj na wiatraczną, bo chcę. Tutaj T-Mobile nie wchodzi mi, karta 5, 10 zł mi nie wchodzi, a może jakoś wspólnie przez ten internet. Proszę Państwa, może to wbijemy, czyli tak, zadzwoń, doładuj później, no to, proszę Państwa, ile można doładowywać, to jest po prostu śmieszne.
Doładuj później. Doładuj później. I tak będę doładowywać, no to proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. Ile można to doładowywać? Ile można doładowywać? 50 zł. Jest karta, jest. Są, mam wszystko po drodze. Wyłączamy naszą toczkę plus. Nowy wynalazek. Proszę Państwa, toczka plus.